jest taki człowiek, autor bestsellera w Stanach Zjednoczonych na temat uzdrowienia, Francis McNutt się nazywał. Tu było ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy w dziedzinie uzdrowienia. Bardzo mądra książka, cytująca wielu świętych, też nauczanie Kościoła i tak dalej, ale też rozprawiająca się z pewnymi mitami, o których trochę staram się tutaj mówić. I on napisał tam takie zdanie w swojej książce, bardzo ciekawe, które jest pytaniem, nie jest wnioskiem, jest pytaniem, które jest zadawane, żeby każdy z nas sobie pomyślał. Czy byłoby logiczne, gdyby Jezus mówił swoim uczniom, by dźwigali swój krzyż w rozumieniu przyjmowania choroby i tolerowali ją jako coś wartościowego, a jednocześnie kazałby im iść i uzdrawiać wszędzie, gdzie pójdą, głosząc Królestwo Boże? Czy byłoby to logiczne? Z powodu olbrzymiej miłości do człowieka, Pan Jezus toleruje krzyż w kontekście choroby, ponieważ w przeciwnym razie zamknąłby wielu swym dzieciom drogę do raju. Skazałby ich przez to na wieczne potępienie. On tak nas kocha, że czyni wszystko dla naszego zbawienia, także dopuszcza cierpienie. Należy tylko przyjąć je pokornie w łączności z Jego krzyżem i zaufać. Natomiast podejście do choroby prezentowane przez Marcina Zielińskiego wywodzi się z zielonoświątkowej nowiny Prosperity Gospel, która jest fundamentem ruchu znaków i cudów zwanym Toronto Blessing. Ewangelizator promuje błędny wniosek księdza McNutta. Bardzo trafnie neguje tą błędną tezę Marcina nasz wielki, choć jeszcze mało znany święty, biskup Józef Sebastian Pelczar. Książki tego biskupa to nie tylko znakomite źródło własnego uświęcenia, ale również skuteczna apologetyka przeciw herezjom Marcina Zielińskiego. Co pisze na ten temat nasz święty w książce Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska według najcelniejszych mistrzów duchownych na stronach 59-65? Posłuchajmy. Potrzeba cierpliwości w chorobie. Któż jest wolny od chorób i któż je znosi należycie? Prawie wszyscy uciekają od nich ze zgrozą, a gdy ich uniknąć nie mogą, cierpią z oporem i wstrętem, a stąd bez ulgi i bez zasługi. A jednak choroby są niemałym dobrodziejstwem, iż gdyby ludzie wiedzieli, jaki skarb w nich się zawiera, przyjmowaliby je z radością. Święty Wincenty a Paulo. Jeżeli położysz ciężar na jedną szalę wagi, druga natychmiast wznosi się w górę. Podobnie Pan obciąża ciało chorobą, aby dusza, zbyt przywiązana do ziemi, podniosła się ku Bogu i rzeczom Bożym. Choroba uświęca duszę, bo ją oczyszcza z niedoskonałości i czyni czułą na wpływ łaski Bożej. Aby wycisnąć pieczęć na wosku, potrzeba go pierwej zmiękczyć nad ogniem. Tak, jeżeli dusza ma być naznaczona pieczęcią Bożą i udoskonalona w cnocie, musi być do tego przygotowana za pomocą chorób i utrapień. W ten czas staje się miękką i sposobną, by Pan na niej wyraził swój obraz. Choroba jest polem zasług dla duszy. Przez nią bowiem dusza może odpokutować karę doczesną na ziemi i zarobić na wysoki stopień chwały niebieskiej. Zresztą, jeśli oddajesz Panu swoją chorobę w ofierze i całujesz w duchu Jego rany, albo przenosisz się na chwilę przed Najświętszy Sakrament, najdoskonalej się modlisz. Może cię to dręczy, że nie możesz w ten czas słuchać mszy świętej, ani przyjmować komunii świętej. Niech więc ołtarzem będzie w takim razie twoje łoże, a komunią spełnienie woli Bożej. Kto się zgadza z wolą Bożą, przyjmuje nie tylko chorobę, ale wszystkie przykrości z nią połączone. Zresztą, jeżeli inni cierpią, będą mieć również zasługę. Choroby długie, powiedział święty Franciszek Salezy, są dobrą szkołą miłosierdzia dla tych, którzy chorym służą, i cierpliwości dla tych, co cierpią. Jedni z nich są u stóp krzyża z Najświętszą Dziewicą i Janem Świętym, których we współcierpieniu naśladują. Drudzy zaś na krzyżu ze Zbawicielem, w którego męce uczestniczą. Przyjmij chorobę bez szemrania, jako czyściec ziemski i jako próbę pańską, przeznaczoną ci od wieków, lecz przy tym proś o łaskę cierpliwości. Świętej Gertrudzie ukazał się Pan Jezus podczas jej słabości, trzymając w jednej ręce zdrowie, w drugiej chorobę, i rzekł: teraz wybieraj. Lecz święta odwróciła swe oczy tak od zdrowia, jak i od choroby, a rzucając się do serca Jezusowego, zawołała: oto jest, Panie, co wybieram. Nie chcę ani zdrowia, ani choroby, lecz pragnę jedynie Twojego serca i spełnienia Twojej woli. Łącz cierpienia swoje z boleściami Pana Jezusa. Szukaj również pociechy i pomocy w Komunii Świętej, jak to czynili święci.
Gdy sam Pan cię wzmocni, choroba straci swą zgrozę, a nawet stanie się miłą, iż będziesz za nią dziękować Panu. W razie wyzdrowienia podziękuj Bogu, a zdrowia używaj do tem gorliwszej służby dla Boga. Rzymian 8, rozdział 18, werset. Jest takie zdanie, które być może często się wyrywa z kontekstu, żeby coś powiedzieć. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Słyszeliście kiedyś taki fragment? Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, święty Paweł mówi. I gdyby tak wyrwać sobie to z kontekstu, to można tu właśnie wstawić chorobę, że to cierpienie jest niczym w porównaniu do chwały. No jasne, no pewnie, że jest niczym w porównaniu. Ale o to nie chodzi świętemu Pawłowi tutaj. Ewangelizator twierdzi, że nie dotyczy to choroby. Jest to kolejny z wielu poważnych błędów, ponieważ podważa słowa wyżej wspomnianych świętych, które przytoczyliśmy. To nie jest katolickie nauczanie. Tak nauczają pastorzy Ewangelii Sukcesu. I on, Francis McNutt, napisał takie zdanie w książce. Praktyką normatywną dla chrześcijanina powinna być modlitwa o usunięcie choroby, a nie jej akceptacja. Choroba o charakterze zbawczym stanowi wyjątek, a nie regułę. Chodzi o właściwe akcenty. A choroba, jak on mówi tutaj, o charakterze zbawczym, co widzimy u świętych, jest wyjątkiem, a nie regułą. Nie może być ona praktyką normatywną, ponieważ teza ta nie ma uzasadnienia w Piśmie Świętym i tradycji, a przez to nie może być prawem lub regułą Kościoła. Ponadto pogląd ten jest sprzeczny z tym, co twierdzą święci Kościoła katolickiego oraz z egzegezą Pisma Świętego, czyli nauczaniem Kościoła katolickiego w ujęciu całości doktryny, a nie swobodnego tłumaczenia wybranego cytatu Biblii, jak to robią protestanci i Marcin Zieliński. Co więcej, chory nie musi akceptować choroby. Może z nią walczyć przez lekarstwa i modlitwę. Ale praktyka usunięcia choroby przez bliżej nieokreśloną walkę z cierpieniem, o której mówi lider z kierniewickiej wspólnoty Głos Pana, wprawi chorego w jeszcze większe kłopoty. Niestety, ale dla ewangelizatora krzyż sprowadza się tylko do głoszenia słowa i braku czasu na własne przyjemności. Chciałby on sobie wybierać cierpienia, które mu pasują i są rekompensowane przez poczucie sławy, która napędza jego gorliwość. Więcej zasług możemy zebrać, znosząc przez dzień jeden przykrości zesłane nam od Boga lub spowodowane przez bliźnich, aniżeli przez 10 lat cierpień wedle własnego wyboru. Sprowadzanie krzyża tylko do głoszenia słowa sprawia, że cierpieć mógłby jedynie stan kapłański i zakonny, czyli około 40 tysięcy ludzi, bo tylko oni mogą głosić Słowo Boże. Jest to jedynie 0,001% ludzi mieszkających w Polsce. A co z resztą?